Siemanko, witam w kolejnym Yerba Vlogu. Jeśli moje filmy Ci się podobają, daj łapkę w górę i subskrypcję. Za chwilę zobaczycie trening, na którym pierwszy raz w życiu robię przysiad przedni, tak zwane fronty. Nigdy ich nie robiłem. Możecie mi napisać, co robię źle, co robię dobrze. Ale zanim zacznę, no to jak wiadomo, to jest Yerba Vlog, czyli vlog napędzany ostrokrzewem paragwajskim. No to sobie go tu przygotuję. Jako taki pre-workaucik, tu nie mam yerby zalanej, ale tu mam termosik, tu mam materko z kolonem, dzisiaj kolon, polecam. Niedługo recenzja yerba mate kolon na moim kanale, więc jak kogoś interesuje yerba, to serdecznie zapraszam do obejrzenia tej recenzji oraz innych, które nagrałem do tej pory na playliście yerba mate recenzje i opinie bodajże. No i tutaj mamy nasz ostrokrzew i pijemy. Yerba wysiorbana, więc zaczynam napierdalać fronty. No to nakurwiamy frąsiki po yerbie. Ładnie, po nabraniu masy trochę problem z tym był, ale leci coraz lepiej. To jest szmatanie. Ej ty, zmień szmatę na koszulkę yerba mate. Jupi. Wow, ewolucja yerba mate. Pamiętaj, zmień szmatę na koszulkę yerba mate. Zapraszam na emate.kapsel.pl. Kupuj już teraz. Hurra.